Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dobry, tu Adler. Karnety na nowy sezon już są. Właśnie na stronę bilety.ksruch.com. Nie zawiedźcie mnie. Witamy ponownie ze studia przy Cichej 6. Pora na kolejną rozmowę z nowym zawodnikiem niebieskich. Dzisiaj padło na Kubę Piątka. Witam cię serdecznie w naszym studiu. Witam, dzień dobry. Zacznę naszą rozmowę, jakby wracając do początków twojej przygody z piłką. Zaczynałeś w Gwarku Ornontowice. Jak w ogóle trafiłeś na to piłkarskie boisko? To znaczy, zaczynałem, tak jak mówiłeś, w Gwarku Ornontowice. Kolega mnie tam namówił, żebym poszedł na pierwszy trening. Jakoś go tak posłuchałem, poszedłem, spodobało mi się i tak się to zaczęło. Trafiłeś, dzisiaj jesteś w Ruchu, ale Chorzów nie jest ci obcy w żaden sposób, bo przez 4 lata blisko grałeś w stadionie Śląskim. Jak wspominasz tamten czas? Bardzo dobrze. Poznałem tutaj dużo, dużo fajnych osób. Naprawdę podobało mi się tutaj. Jak wyjeżdżałem do Warszawy po 3,5 roku, to było mi bardzo smutno, że muszę opuszczać to miasto i moich znajomych. Często, jako grając w stadionie, rywalizowaliście często z Ruchem? Jak wspominasz te mecze? No, były to bardzo zacięte mecze. Często rywalizowaliśmy. Udawało się wygrać. Niestety też czasem przegraliśmy. Z chłopakami z Ruchu też jeździłem na kadrę Śląska, więc też dużo ich było. I no, wspominam te mecze bardzo zacięcie. A ktoś z tamtych czasów z drużyny Ruchu dzisiaj jest w pierwszej drużynie? Kogoś nie, znasz? Nie, nikt się nie przebił. Nikt się nie ostał. Mówiłeś też, kiedy podpisywałeś kontrakt, wspominałeś, że mieszkałeś w internacie w Chorzowie Starym. Tak. Jak wspominasz tamten czas i tamte okolice Chorzowa? No, powiem tak, że taka szkoła życia trochę. Nie było tam za przyjemnie, jeżeli chodzi o okolice i o internat, też nie był taki na wysokim poziomie, tak jak mają niektórzy teraz. Dlatego, ale też to nauczyło, tak, życia, nauczyło to podejmowania różnych decyzji i na pewno nie żałuję tego, że musiałem tam mieszkać. W seniorskiej piłce debiutowałeś w Rakowie Częstochowa, a największą część swojej dożywotniej kariery spędziłeś w GKS-ie Tychy, to tam dojrzewałeś jako piłkarz? Jak ten cały okres wspominasz w GKS-ie? No to w Rakowie zaczynałem, tak jak mówiłeś, grę w seniorskiej piłce, ale wtedy jeszcze byłem takim dzieciakiem, który jeszcze tak nie do końca poznał tą seniorską piłkę i trochę mi brakowało takich zachowań na boisku. A w Tychach już wydaje mi się, że dorosłem też. Przychodziłem do Tychów w zimę, zaczynałem grać tam w rezerwach, potem dopiero przebiłem się do pierwszego składu. Zagrałem cały rok jako młodzieżowiec praktycznie w każdym meczu i to mi dużo dało i myślę, że przez to jestem teraz lepszym zawodnikiem. Chodziły takie słuchy, że nowy trener GKS-u Tychy, którym został Dominik Nowak, widział cię w swojej drużynie, chciał cię zostawić w drużynie GKS-u Tychy. Dlaczego jednak zdecydowałeś się na zmianę otoczenia? Wydaje mi się, że zbyt długi czas zostałem w jednej drużynie. Coś tam się już wypaliło, chciałem spróbować nowych wyzwań. Czasem zmiany są w życiu potrzebne i zadecydowałem, że mi ta zmiana jest akurat potrzebna. Mhm. Na boiskach pierwszej ligi rozegrałeś ponad 90 spotkań. Można o tobie mówić już jako zawodniku doświadczonym? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że zawodnik doświadczony powinien rozegrać tych meczów jeszcze dużo, dużo więcej. Ja cały czas się uczę. Jestem jeszcze, można powiedzieć, młodym zawodnikiem, który cały czas chce się uczyć, cały czas chce się rozwijać i dążyć do zdobywania osiągać jakieś sukcesy i myślę, że z Ruchem uda mi się jakiś sukces osiągnąć. Ale na boiskach pierwszej ligi występowałeś przez mniej więcej 4 lata.
to można powiedzieć, że znasz te rozgrywki, znasz tę ligę. Gdyby dzisiaj któryś z młodszych kolegów, nawet tutaj w szatni Ruchu, zapytał Cię, jaka to liga, to jak byś ją scharakteryzował? Myślę, że jest to ciężka liga, że każdy z każdym może tu wygrać. Nawet z klubami ekstraklasowymi pierwszoligowcy wygrywali w Pucharach Polski, a z drużynami ekstraklasowymi walczyli jak równy z równym i te mecze udało im się wygrać, nie odstawały nawet na trochę, więc myślę, że jest to ciężka liga i dobra liga, w której można się dużo nauczyć. Wiesz, kiedy gramy ze Stalą Rzeszów? Czwarty mecz, czy trzeci? Czwarty albo trzeci. Rzeszowy. Nie. Albo czwarty. Ale chodziło bardziej o datę. Pierwszy tydzień sierpnia, czyli czyli jest to sprawdzone. Nie pytam mnie bez powodu, bo w zespole Stali, która też razem z Ruchem awansowała do pierwszej ligi, gra twój brat. Będzie okazja pierwsza w waszym życiu zagrać przeciwko sobie? Tak, to będzie pierwsza okazja zagrać przeciwko sobie. Nie było takiej okazji. Od razu po ogłoszeniu do terminarzu brat zadzwonił do mnie i powiedział, że co, widzimy się. Tam pierwszy, który to był sierpień? 6-7. Widzimy się tam 6-7 sierpnia, nie? Mama powiedziała, że ona tego meczu na pewno nie będzie oglądać, że pójdzie wcześniej spać, obudzi się na następny dzień i sprawdzi wynik. No ale nie, fajnie, cieszę się bardzo, że Kacper został też na tym poziomie pierwszoligowym, że ja zostałem na tym poziomie pierwszoligowym i zobaczymy. No, pierwsza taka sytuacja w życiu, ale na pewno nie ostatnia. No, ostatnio mieliśmy rywalizację braci Szywaczów jeszcze w Ewiner drugiej lidze i zwycięsko wyszedł z niej brat grający w Ruchu. Więc mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Też mam tak. Jeszcze związając już końcowi naszej rozmowy, zapytam, jak te pierwsze wrażenia z pobytu w Ruchu, bo już od kilku tygodni jesteś zawodnikiem niebieskich, masz już za sobą już nie jeden trening, jakieś gry kontrolne, jakbyś ten proces adaptacji ocenił do tej pory? Myślę, że fajnie, że przyszedłem tutaj do szatni, do chłopaków, to widać, że jest dobra atmosfera, że wszyscy są zżyci, że wszyscy sobie też pomagają, że nikt nikomu nie radzi źle. Na treningach tak samo, więc dobrze to wszystko przebiegło. Po tych pierwszych treningach z drużyną Ruchu, gdybyś porównał poziom, potencjał drużyny niebieskich do chociażby drużyny GKS-u Tychy, którą jeszcze przed chwilą przecież trenowałeś, grałeś. Potencjał w drużynie jest ogromny i widać to, jeżeli chodzi o jakość na treningu. Także porównywać będę mógł dopiero po kilku miesiącach, po miesiącu, jak się rozpocznie liga, czy tydzień przed. Na razie jest dopiero początek. Wszyscy trenują, żeby pokazywać się jak najlepszej strony w dalszych tygodniach. Kto Cię wprowadzał do szatni niebieskich? Ty przecierał tutaj szlaki, poprowadzał? Ja wcześniej grałem z Remkiem Szywaczem w Tychach, także obok niego mnie też usadzili w szatni, więc on mi tak mówił co, gdzie i jak. Z Łukaszem Monetą też w drużynie w Tychach dużo czasu spędziłem, także z tymi na razie dwoma zawodnikami tak najwięcej czasu spędzam. Zaglądasz w kalendarz? Odliczasz dni do startu nowego sezonu? Tak, myślę, że po to się trenuje, po to się gra, żeby jak najszybciej zacząć takie poważne granie o zdobywanie punktów, więc myślę, że to przyjdzie za niedługo, bo też niedługi okres został i będziemy się cieszyć z pierwszego wygranego meczu. My też już nie możemy się doczekać tej inauguracji. Tak, termin jest znany, 15 lipca, godzina 20:30, gramy ze Skrą Częstochowa. Kuba, dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem był Kuba Piątek, nowy pomocnik niebieskich. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.